2011. W sprawie zadań powierzonych za konsultacje remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Proszę Państwa, czy odczytywać całą treść? Nie, nie. Proszę Państwa, ja dzisiaj właśnie na tym przyglądzie byłem przygodny i powiem tak, podziękowałem urzędom. Ponieważ dlaczego? Dało się wszystko pozmieniać, zachowaliśmy priorytet 36 do niecałe 36. Ja mam teraz swoją dyskę. 30 inwestycje, 36, bieżące 64. Proszę Państwa, no nie było to też tak łatwe do końca. Musieliśmy wprowadzić parę nowych zadań. Też musieliśmy mieć zapewnienie, że zdążymy te zadania zrobić. Ja przy następnej uchwale wytłumaczę. Tutaj chodzi głównie o placówki. Placówki, zarówno spotkaliśmy się z placówkami, jak i z ZEO. Czasami wystarczyła drobna korekta. Szkolnymi. Dobrze, przepraszam. Z dyrektorami placówek. Bo z placówkami potrzebują. Proszę Państwa. Proszę Państwa, i czasami wystarczyła drobna korekta, polegająca na przykład była wymiana podłogi na modernizacja. I z 506 bodajże tysięcy, jakie było na remontach, 240 ponad tysięcy przeszło na inwestycje w ZEO. W przedszkolach tego się tam nie było za dużych zmian. Z mojej strony tyle. Proszę o opinię komisji merytorycznej. Komisja budżetowa. Opiniowała jest właśnie za. Sportu. Nie opiniowała. Kultury. Nie opiniowała. Infrastruktury. Opiniowała jednogłośnie za. Praworządności. Opiniowała. Edukacji. Jednogłośnie za. Pomocy społecznej. Opiniowała. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie, prawda. Zatem proszę o przyjęcie. Ja jedno pytanie tylko. Tak? Czy ZEO zmienia system, powiedzmy sobie, odbioru, końcowego odbioru tych robót, które będzie wykonywało, czy jest to po staremu, tak jak było, czyli po prostu no tak po łebkach. Czy na pewno dzwonik się nie przyzna, że było odbierane po łebkach. Ja osobiście mogę takie pytanie zadać panu Czarnemu. Niemniej jednak chcę podkreślić, że pan Czarny na każdym spotkaniu podkreśla możliwość spotkania z przedstawicielami Rady Dzielnicy. Nie ma żadnego problemu. Było zadane pytanie dyrektorom placówek oświatowych naszej dzielnicy, czy mają życzenie spotkać się tak z panem dyrektorem. Takiego życzenia nie było. Tutaj bardziej bało się ZEO, że jeżeli zrobimy te zmiany zakresu, czyli inwestycje bieżące, to że Rada Miasta nie zdąży wprowadzić zmiany. Mamy takie zapewnienie, że Rada Miasta postara się to wprowadzić. Natomiast tu przy placówkach, to jeszcze dalsze będziemy omawiać, bo zaczynają się nam przegląd i też bym chciał parę słów zamienić. Natomiast co do uchwały. Komisję już sprawdzaliśmy, przepraszam. Tak. Kto jest za przyjęciem uchwały z druku nr 211 w sprawie zadań powierzonych za konsultacje remontowe gimnazjum? Kto jest za? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. To jest przejście, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 przyjęła uchwałę nr 27, łamane przez 211, łamane przez 2013, w sprawie zadań powierzonych z zakresu pracy remontowej w gimnazjum szkół podstawowych i przy szkoli na rok 2013. Dziękuję bardzo. Przechodzimy.